Cześć, witajcie. Wreszcie pojawiło się piękne, wspaniałe słoneczko. Tak więc ja się zabieram za pikowanie moich bakłażanów i papryki. Zapraszam Was na ten odcinek. Tak, w tym roku prezentują się moje sadzonki do pikowania. Te papryki i bakłażany były wysiewane 25 stycznia. Stały na parapecie bez dodatkowego oświetlenia. Wyglądają naprawdę pięknie. Bakłażany już widać, że troszkę mocniej potrzebują już tego pikowania, ale papryki bardzo ładnie rosną. To są bakłażany, te takie jajeczka białe, jak widzicie, bardzo ładne. One faktycznie już straciły kolor, już jest pora na to, żeby je pikować. Trochę gorzej poradziły sobie te bakłażany fioletowe. Z papryk mam paprykę czerwoną, taką po prostu kupioną biedronkową. Widać, że ona też bardzo ładnie urosła. To są papryczki Sweet Bites, jak widzicie, tylko 3 sztuki mi się udało w tym roku wyhodować. Również te małe, takie te Aleksander, te takie czereśniowe, również one jakoś tak słabiej w tym roku wyrosły. Za to wspaniale wyrosły moje ukochane szpiczaste papryki ze sklepu, po prostu jest ich dużo, są piękne. Uwielbiam patrzeć na takie właśnie młode, zielone sadzonki. To jest taki wspaniały, po prostu wiosenny widok. Co potrzebujemy do przepikowania bakłażanów i naszych papryk? Na pewno ziemia. Ziemia do pikowania, do tego doniczki. Ja będę pikować zarówno bakłażany, jak i papryki, tak jak co roku, doniczki P9. Te sadzonki doskonale wytrzymują mi w tych doniczkach już do samego przesadzenia do gruntu, także zabieramy się do pracy. Na pierwszy ogień lecę z bakłażanami, więc na początek musimy wydobyć te sadzonki. Delikatnie wysypuję zawartość doniczki i po prostu je rozdzielam. Sposób pierwszy. Tu wsypujemy ziemi, o, tak pod skosem. Bierzemy roślinkę, zawsze za liście, nigdy za łodygę. I wsadzamy i dosypujemy ziemi. Na końcu wyrównujemy. Drugi sposób. Jest to sposób z nasypaniem całkowicie ziemi. Robimy sobie taką o opasłą dziurę i umieszczamy w niej sadzonkę. W taki sam sposób pikuję papryki, czyli również wyciągam je z pojemnika. Takie mają piękne korzenie. Delikatnie trzeba je rozdzielić na poszczególne sadzonki, by niczego nie uszkodzić. W przypadku właśnie papryk wygodniejszy mi jest zdecydowanie ten sposób pod skosem. Po prostu wsadzam roślinkę. Chodzi o to, żeby ją przepikować pod same liścienie. Nawet jeśli macie lekko sadzonki wyciągnięte, to nic nie szkodzi, one sobie doskonale w ten sposób poradzą. No albo właśnie drugi sposób, napełniamy ziemią. Robimy dziurkę za liście i hop, ląduje nam. Żeby ziemia Wam nie siadła pod wpływem wody, to ja właśnie wlewam wodę do kuwet, tak żeby roślina pobierała tą wodę sobie od dołu. Wtedy nie ma tego ryzyka, że po prostu ziemia tak klapnie pod wpływem wody.
późniejszym terminie, czyli mniej więcej za około tydzień, półtora tygodnia rozpocznę nawożenie tych papryk biohumusem. I potem już na początku kwietnia, też w zależności od tego, jakie będą warunki na dworze, papryki będą wynoszone już na hartowanie wpierw tutaj do tunelu i one w tym tunelu zostają. Te, jak będzie za dużo, które będą na zewnątrz, no to stopniowo będą hartowane również na dworze, ale docelowo na papryki jest tutaj przeznaczone miejsce w tunelu. I na bakłażany też. Papryki i bakłażany doskonale dają sobie radę również w donicach, dlatego poradzą sobie na dworze w mniejszych pojemnikach. Miałam pytania od Was, co na balkony, co na tarasy, co polecam. Dlatego słuchajcie, z tego co miałam, to polecam Wam bardzo te bakłażany białe jajeczka, one doskonale dają sobie radę w pojemnikach, nawet mniejszych, dlatego są idealne na balkony i tarasy. Z papryki, słuchajcie, wszystkie papryki, jakie miałam, uprawiałam w doniczkach i to nawet tych najmniejszych, takich tych po prostu standardowych korytkach balkonowych, one mają, nie wiem, z 30 cm wysokości i papryka doskonale sobie radzi w pojemnikach, dlatego zwłaszcza przy obecnych cenach warzyw, zwłaszcza papryki, słuchajcie, nawet jak macie kawałek balkonu, możecie sobie jeszcze wysiać paprykę, możecie kupić gotowe sadzonki. Idealnie sprawdzają się właśnie te małe papryki, te sweet bites i te czereśniowe. Rosną lepiej w doniczkach, właśnie w takich korytkach balkonowych, niż w gruncie. Również doskonale w donicach, na balkonach i tarasach radzi sobie ta moja ukochana szpiczasta papryka. Po prostu wyciągnijcie nasiona, kupcie w sklepie taką tą długą, taką mięsistą szpiczastą paprykę i wysiejcie nasiona. Ona bardzo dobrze rośnie w pojemnikach. Tak więc ogólny bilans jest taki, że wyszło 16 sadzonek bakłażanów, 61 sadzonek papryk, których dokładnie jest ile, to ewentualnie policzę Wam później. Zużyłam na to 50 litrów ziemi. Gdzie to posadzę? Nie mam pojęcia. Naprawdę chyba będę musiała po prostu się wprowadzić z tym do któregoś sąsiada, bo po prostu z roku na rok coraz więcej tych sadzonek, ale część na pewno trafi do innych domów, chociażby do przedszkoli czy do znajomych, także na pewno każda znajdzie swoje miejsce. Za dzisiaj Wam już dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.